Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy draft według Pazdana, także dzisiaj no myślę, że to będzie łatwe zwycięstwo, trzeba powiedzieć otwarcie. Na co patrzymy? Dzisiaj patrzymy na zawodników, oczywiście przypominających Michała, czyli no najlepiej to samych łysych. No i tutaj już mamy pierwszy problem, patrząc na fryzury tych zawodników, trzeba wybrać tutaj albo na niego, albo Cristiano Ronaldo. I prawdę mówiąc, myślę, że to jest poziom podobny, a wiadomo, że Ronaldo jest lepszy, więc wybiorę tutaj Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, ilu tutaj zawodników. No tutaj wybór jest akurat prosty, czyli Dempsey. Ilu łysych zawodników nam się trafi? Zobaczymy, może sam Michał by nam się trafił, ale raczej w to wątpię. Tutaj Kitarian, Di Maria, tak dosyć na tym samym poziomie też mi się wydaje. Tylko, że Kitarian trochę dalej jest na zdjęciu i ciężko wybrać. Dobra, biorę tutaj Di Maria. Myślę, że będzie trochę problem ze zgraniem. Ohoho, i mamy, zobaczcie, no bliźniak. Jest Cambiasso, jest Pazdamerro. No, my szukamy dalej. No i tutaj Matuidi. No i Iniesta tak... No nie, Matuidi absolutnie. Iniesta już też w tym wieku troszkę tam łysieje. I też jest siwy. Tutaj Al-Jassim. Dobra, niech jest Al-Jassim. Też tutaj czasami ciężko określić, no tutaj wiadomo, Radzi, kolejny Pazdamerro nam się trafił. Więc nie miejcie mi za złe, że i dokonam złego wyboru, ale tutaj na środku obrony, także no to będzie nasz Pazdam, to on musi grać w pierwszym składzie. Czyli Skrtel na pewno zagra. Obok Skrtela, Terry czy Godin? No Terry, powiedzmy Terry, chociaż Godin też był bardzo bliski tego, aby go wybrać. Na prawej obronie, na Florencji... Vanderbilt, Dani Alves. Vanderbilt trochę bardziej tutaj pasuje. No i teraz bramkarz. Ciężko byłoby zdecydować, gdybyśmy mieli Czecha. My nie wiemy, co się kryje pod tym jego hełmem. A tutaj wybór padnie, słuchajcie, na Akinfiewa, z tego co tak patrzę. Okej. No i teraz udajemy się już na ławkę rezerwowych. I oczywiście tutaj wybór pada na Rufie. Także tutaj też łatwy wybór. Kolejny, Maicon. AS Roma. No i tutaj Pepuś. Tutaj oczywiście Pepuś. Kumpel Pazdana, absolutnie. O, kolejny wybór. To będzie Morales. Morales tutaj. Koszta. O, Koszta spoko. Koszta spoko. Tylko, że z tego Bayernu nic nie mamy, więc ciężko będzie coś z tym zgraniem pokombinować. A tu powiem wam, że Neymar. O kurde. No, absolutnie. Neymar. Przyda nam się, także tutaj Ronaldo może przesuniemy na szpicę. No pomyślimy, a póki co bierzemy Wayne'a Rooney'a. Tutaj wiadomo, on tam przechodził te operacje doczepiania włosów. Ale nie wiem czemu, nie wiem po co. Skoro no łysina teraz jest w modzie. A zobaczmy tutaj. Powiem wam, że tak naprawdę no chyba Bale, chociaż nie wiem czy tutaj na tym zdjęciu on nie miał chyba jeszcze tego kitka. Dobra, niech jest ten Bale. Ale wybór tutaj nie był prostym. Kolejny Naismith czy Mariano? No Naismith niech będzie. I patrzymy tutaj Bonucci. Chociaż ten Kane też tak... Ten Kane też tak wygląda, bierzemy Bonucci'ego. I dwie karty do końca, słuchajcie. Tutaj Lukas Podolski. I w tym przypadku... Hit. Dobra, niech jestem hit. Co tu dużo mówić? Ja idę ułożyć jakiś składzik, żeby to jako tako wyglądało, bo póki co mamy 50 grań, to jest zdecydowanie za mało. No i widzimy się za momencik, co ja tam ciekawego stworzyłem. Okej, słuchajcie, ostatecznie tak wygląda nasz składzik. Naszym Pazdanem tutaj będzie Radzi. Mam nadzieję, że on poprowadzi nasz zespół do zwycięstwa w tym drafcie, albo jakiś dobry rezultat osiągniemy z nim. Chociaż, no to jest zgranie 65 nie jest najlepsze. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Ponadto pod poprzednim odcinkiem, czyli draft według Mourinho, wbiliście 1600 łapek, więc na sam koniec odcinka oczywiście 3 paczki otworzymy za 7500, a może coś nawet lepszego, ale to zobaczycie. Mała niespodzianka, lecimy. Oto skład naszego pierwszego rywala, draft 190. Wow. No, wygląda nieźle i będzie na pewno ciężko. Zobaczmy teraz Pepe. Będzie groźnie. Pepe zagrywa do Di Marii! I to jest 1-0! Wspaniały początek! A asystentem jest nasz, no można powiedzieć, Pazdan też poniekąd. Karny? Za co?
Kurczę, za co? No nie, no bez jaj, no to jest przesada jakaś. Napiszcie w komentarzu, dlaczego karny jest dla przeciwnika. Bo ja nie mam pojęcia. Bo ja nie wiem. Bale wchodzi w pole karne, zagrywa do Cristiano Ronaldo, a ten szybko wyjaśnia rywala i 2-1. Już piłka do Garetha Bale'a, Bale trochę bez pomysłu, ale jednak do końca. Bale, podaj do Pepe i 3-1, moi drodzy. 48 minuta, no i jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa w pierwszym pojedynku. Zobaczmy, Pepe szybko, odegranie do Ronaldo i Pepe będzie bohaterem? Nie, jednak, 4-1. Powiem wam tak, to jest druga bramka Pepe. Do tego miał chyba asystę przy pierwszej bramce lub przy drugiej. No geniusz, a tutaj jeszcze się zabawił z rywalem, mówiąc, że najpierw sobie strzeli w słupek, a potem dobije do pustej. Teraz Neymar próbuje coś tutaj ciekawego wykombinować. Zobaczmy, Neymarito z wielką łatwością tutaj przechodzi, podwójne przejście, oczywiście Pepe tam się znalazł. Zobaczmy, Pepe do Matuidiego, Matuidi i 5-1, asysta Pepe. No hit. To, co robi Pepe w tym spotkaniu, jestem pod wrażeniem. Zobaczmy Pepe do Cristiano Ronaldo i teraz Ronaldo będzie dogrywał do Bale'a, ale on nie dochodzi, natomiast Navas faulował. To będzie żółty kartonik pewnie dla Navasa, albo nawet nie. Rzut wolny, 20 metr, Cristiano Ronaldo i 6-1 od poprzeczki, ulala, my friend. No piękna bramka, no i przypieczętowanie tego zwycięstwa już absolutnie. Spójrzmy tutaj jeszcze na powtórkę, no ale ten mur też nie był za wysoki, Messi czy Modric. No i tutaj to bramka od poprzeczki, brawo, brawo Cristiano. Zobaczmy Matuidi. Pięknie zagrywa do Cristiano Ronaldo, na was niepotrzebnie wychodzi. 7-1. Ojeju, ale fart, na takim ślizgu zdobywamy 8 bramkę, Cristiano Ronaldo. Okej, słuchajcie, wygrywamy mecz, oczywiście Pepe bohaterem tego spotkania, spójrzmy. 2 bramki. I do tego 3 asysty Pepe. No coś nieprawdopodobnego. Pepe na tym SP dał radę, a my wygrywamy 8-1 w drafcie według Pozdana w pierwszej rundzie. Oto skład naszego kolejnego rywala. Widzimy 4-3-3, tutaj Pepe na środku obrony, Aymot. No zobaczymy, jak sobie Pepe poradzi na środku obrony i nasz Pepe, czy będzie nadal w takiej formie, jak w poprzednim spotkaniu. Zobaczmy Matuidi, pierwsza akcja, tutaj już Cristiano Ronaldo, 1-0, ależ początek! Już United Angels obejmują prowadzenie w 2 minucie, kapitan Cristiano Ronaldo. Znakomita akcja, tutaj Matuidi też zrobił niezłą robotę, właśnie zagrywając do Cristiano Ronaldo, no i to wejście Ronaldo od razu zostawił obrońcę i wychodzimy na prowadzenie. Zobaczmy Gareth Bale, czy on ma numer 1 na koszulce? Ale to jest dziwne, ale dobre, Gareth Bale, zobaczmy. Bale? Ja pierdzielę, chyba w swojego? Tak, w swojego. Zobaczmy, Angel Di Maria. Ładne przejście Di Maria, może jakieś uderzenie z daleka? Na razie tutaj minięcie rywali. Cristiano Ronaldo trochę za bardzo odrzucony, ale tutaj ma sporo miejsca, żeby zaatakować bramkarz, jednak wchodzi ograną ręką. Michael do Di Maria, zobaczmy, no to musi być 2-0. Angel Di Maria i 2-0, dobrze, tutaj zachowaliśmy spokój, ale też mieliśmy sporo czasu na to, aby ustawić się idealnie. I w 20 minucie już jest naprawdę nieźle. Do tego mamy rage quit, słuchajcie, tak? W takim szybkim etapie tego spotkania. No trudno. Wygrywamy 2-0 i udajemy się na mecz półfinałowy. A oto skład naszego kolejnego rywala, 3-5-2. Skład no ma tam swoje na pewno też plusy. Natomiast 3-5-2? Jestem ciekawy, jak ten gościu zagra na trójce obrońców. Tym bardziej, że my mamy 3 napastników, więc to może być dla nas jakiś, powiedzmy, malutki handicap. No, ale czy to wykorzystamy? Sprawdźmy to. Zobaczmy, piłkę przejmuje Di Maria. No, moje był tam faul, ale sędzia nic nie gwizdzi, że Di Maria zagrywa do Cristiano Ronaldo, Ronaldo! I 1-0! 5 minuta, znowu wspaniały początek naszego zespołu. No, ale tam w obronie trochę też się pogubił, trochę mieliśmy szczęście. Zobaczcie, tutaj ta piłka tu przeszła, no i odebrał obrońca. Ale ta odbijanka, no właśnie, to jest to, gdzie nie mamy wpływu. Niestety na stratę bramki, no i tutaj na pewno mój przeciwnik nie panował nad tym. Zobaczmy Gareth Bale. Teraz do Cristiano Ronaldo, oj. No nie weszło. Kurde. Teraz Neymar.
Tam Matuidi czeka, no ale Matuidi za dobrego uderzenia nie ma, więc postanowił zagrać do Pazdana, Pazdan! I broni Handanowicz. Oczywiście to był Radzi. Teraz Ronaldo już tam zagrywa do Neymara, ależ z problemami ta obrona no nie wygląda najlepiej. Tutaj Gareth Bale! Obok bramki. Zobaczmy, będzie kontratak. Pepe tam już rozrzucała się do Bale'a. Cristiano Ronaldo fantastycznie wychodzi na pozycję. Cristiano Ronaldo, dobre przejście i może coś z tego być. Zobaczmy Ronaldo, ależ to robi Cristiano Ronaldo! Ja pierdzielę. Naprawdę jesteśmy bliscy tej kolejnej bramki, ale ciągle czegoś brakuje. Zobaczmy, Di Maria. Angel Di Maria. Mocne zagranie do Matuidiego i słupek! No ja nie wiem, naprawdę. Jak ja tego meczu nie wygram? Pad poleci. Jeszcze tutaj Bale próbuje coś wykombinować. Zobaczmy Bale. Do Angela Di Marii. Ronaldo. Ależ tu rozegrali Di Maria! Nic z tego! Broni Handanowicz, jeszcze wrzutka! I jakimś cudem... Mamy rzut karny. Chciałem powiedzieć, że jakimś cudem wybija bramkarz na początku, ale mamy penaltyda. To jest drugi karny w tym odcinku. Jeszcze czerwona kartka! Co tu się musiało wydarzyć? Gustavo Cabral musi opuścić ten mecz. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Cabral? Aha, za to. No bez jaj. No ale faktycznie, no wszedł tego Neymar. Ja w ogóle tego nie zauważyłem. No ale mniejsza z tym. Cristiano Ronaldo. Sam w środek i broni Handanowicz. Fuck. I teraz będzie okazja Cristiano Ronaldo i... 2-0, nice. Ale powiem wam, że mój przeciwnik tutaj robi bardzo złą rzecz, a mianowicie dostał czerwoną kartkę obrońcą i on nie zastosował żadnej zmiany, nie wcisnął pauzy, nie zamienił sobie jakiegoś pomocnika na środkowego obrońcę i on aktualnie gra dwójką środkowych obrońców, co dla mnie jest kompletnym nieporozumieniem. No bez sensu. Jeżeli dostaniecie czerwoną kartkę, bez względu na wszystko, zmieńcie sobie zawsze tego zawodnika, bo zawsze można zrobić jakiś comeback. Zobaczmy. Ajajaj, ale tutaj jest sporo miejsca. Teraz piłka na Cristiano Ronaldo. Ronaldo dogrywa do Pepe, ten do Garetha Bale'a, a Gareth Bale podwyższa na 3-0. Koncertowa akcja trzech piłkarzy Realu Madryt. Tutaj nawet Pepe brał udział. Zresztą on się naprawdę zagrał. Wyśmienity mecz. Wyśmienity draft właściwie, bo ten draft cały w jego wykonaniu jest na wysokim poziomie, dlatego no Pepe daje radę na tym SP. Oczywiście no bardziej w roli defensora, tak, bo no odbiera te piłki, czyści tam strasznie. No ponadto w ofensywie pokazuje się też z całkiem niezłej strony. No mamy 3-0, 65 minuta, no i trzeba powiedzieć otwarcie, no mamy też finał, bo mój przeciwnik nadal nie planuje zrobić jakiejkolwiek roszady. Żeby mieć tą trójkę, trójkę obrońców, no i właściwie już macie kolejną akcję. Neymar zagrywa do Ronaldo i mamy 4-0. Zamiast roszady mój przeciwnik po czwartym golu postanowił opuścić mecz, dlatego wygrywamy 4-0 w półfinale i tym samym awansujemy do wielkiego finału. Także draft według Pazdana daje nam finał i oby tak było z reprezentacją Polski. No już w czwartek zagrają z Portugalią. Napiszcie w komentarzu wasze typy, jak typujecie Polska-Portugalia. Powiem wam szczerze, że ja obstawiam, że Polska ich tak pyknie 2-1. Tam Ronaldo po rykoszecie jakąś bramę strzeli. Dla Polski strzeli Arek Milik, w końcu się przełamie, liczę na to. No i kolejny gol, może Kuba Błaszczykowski, który naprawdę gra świetnie podczas tego Euro. No i oby ta forma się nie zatrzymała na Portugalczykach, tylko no, żeby chłopaki tam sobie poradzili jak najlepiej i wygrali. I awansowali do półfinału, no a tam pewnie już z Belgami byśmy grali. Arcytrudne spotkanie, zresztą już każde kolejne będzie. Dobra, przechodzimy do kolejnego meczu. Gramy finał z Kobe Boyem 8-8. Zobaczymy od razu jego składzik. Co on tutaj ma ciekawego? I co my tutaj mamy? Pokaż gościu. Mamy 4-4-2 z Jonasem i Adurizem na ataku. No powiem wam przecież, że tak średnio, jak na finał z takimi napastnikami. Jonas ok, ale Aduriz trochę drewniany, absolutnie. No skrzydła są mocne, na pewno, Neymar, Bale, wiadomo. No ale zobaczymy, lecimy z finałem. Zobaczmy, Pepe, pierwsza akcja do Bale'a! A ten! Niestety nie zachował zimnej krwi, tak jak w dwóch poprzednich meczach. Na początku spotkania zachowałem zimną krew, to tutaj mnie poniosło. Zobaczmy, może teraz Cristiano Ronaldo. Bale do Pepe. Teraz ładne rozrzucenie. No w tym meczu kompletnie nic się nie dzieje, musicie mi uwierzyć, ale mecz typowo na 0-0, oprócz tej pierwszej naszej groźnej akcji, Cristiano Ronaldo i gol! 1-0! Fantastyczna akcja dwóch zawodników Realu Madryt.
Tutaj Bale zrobił swoje, poszedł do końca, zagrał do Cristiano Ronaldo, ten jeszcze ledwo co tutaj tę piłkę utrzymał. No ale na szczęście wpakował do siatki rywala i obejmujemy prowadzenie 1-0 w wielkim finale. Zobaczmy, pierwsza groźna akcja rywala. Nie, nie, nie! Kurde, i to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mamy wyrównania. No i tutaj tradycyjnie akcja typowa dla aniołów. Rozrzucenie do Di Marii, zagranie do Matuidiego i zablokowany strzał niestety. Chociaż tutaj Pepe jeszcze powalczy, jest pusta bramka. Jajajaj, zabrakło szczęścia i zawodnika w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Matuidi do Neymara. I jeszcze to jest Van der Wiel, ale nic z tego. Ależ teraz Hulk poszedł i to może być bramka. I chyba będzie. Jest kwadrans do końca, 2-1. Zobaczmy, Matuidi zagrywa do Wayne'a Rooney'a. Rooney potrafi uderzyć. Jeszcze raz Matuidi do Rooney'a. Rooney! I broni bramka. Szajajaj. Zobaczmy, tradycyjnie zagramy. Tutaj Costa w miarę fajnie wychodzi. Costa zagrywa do Cambiasso. Cambiasso! I czy to będzie wyrównanie? I to jest remis! On wszedł w 82 minucie od razu po stracie. I teraz Cambiasso daje nam wyrównanie w tak ważnym momencie. Ten draft jeszcze się dla nas nie skończył. Bramkę strzela Pazdan. Teraz my zagrywamy kapitalnie do Costy. Costa, mówiłem, to jest zawodnik, który naprawdę ma sporo siły. I teraz może je wykorzystać. Costa, ale tak trochę źle mi się nim gra, nie wiem czemu. Zobaczmy, Costa. Źle mi się gra, ale może to nie będzie ważne. Jednak jest ważne, bo wyniki remisowe, a Costa marnuje fajną okazję. I jeszcze jedna akcja, absolutnie ostatnia akcja w tej pierwszej połowie dogrywki. Neymar wchodzi w pole karne. Neymar! Ronaldo! I 3-2! Tak jest, gol lane będzie potrzebny, ale sędzia już powiedział, że ten gol został uznany. Cóż za akcja, cóż za bramka. I widzimy bramka, jest gol lane, chociaż cień piłki jest na linii, ale tutaj widzimy, no. No trochę tego białego piłka dotyka według mnie. Aha, tutaj dobra, i tak chodzi, bo w takim zawsze dziwnym momencie zatrzyma się ten gol lane. No dobra, wygrywamy 3-2, no dużo szczęścia, ale to jest mało istotne, bo prowadzimy w tym finale 3-2 i jeszcze 15 minut zostało do końca tego spotkania. Zobaczmy, oj, będzie groźnie. Wybij to Pazdan, dobrze, jeszcze nabił, chyba nabił. I to jest nasza piłka, zobaczmy, to jest Pazdan. Brawo Pazdi. Okej, słuchajcie, koniec spotkania, 8-6 ocena Cristiano Ronaldo. Wygrywamy 3-2 w tym finale. Draft według Pazdana okazał się naprawdę niezły dla naszej drużyny. Mieliśmy 3 celne strzały i 3 gole, to jest dosyć istotne. Fuh, udało się. No dobra, zobaczymy, jakie dostajemy paczki za wygrany finał. Jest to mega paczka plus złota paczka zawodników premium. Czyli to jest 60 tysięcy. 60 tysięcy plus, pamiętajcie, w drafcie według Jose Mourinho. Tutaj mnie poprawiacie, ale faktycznie on jest Portugalczykiem. Wbiliście 1600 łapek, więc otwieramy 3 paczki za 7500. Ale zamiast tego otworzymy tutaj coś lepszego, bo jak widzicie, zagrałem sobie drafcik, który dokończyłem z live'a i udało mi też się go wygrać, więc trochę tych paczek tu mamy. Jakąś paczkę taką wartościową też otworzymy. No ale dobra, myślę, że zaczniemy od tej paczki, słuchajcie, za wygrany ten finał, czyli tutaj ta złota paczka. Właśnie nie wiem, czy to jest ta paczka, zaraz się przekonamy. Bo na pewno tam mamy zawodników premium, napastnik, Belgia. Także otworzyłem już taką jedną gratis, powiedzmy. No ale tutaj i tak bez strzału, To jest ta paczka, mega paczka, właśnie, mega paczka i złote zawodników premium. Czyli teraz to jest ta paczka za ten wygrany finał. I czy ten draft nam się zwróci? SPO, ISKO, no... Nie najgorzej, ale też na pewno jakiegoś wielkiego szału tutaj nie ma. Wszystko tutaj sobie weźmiemy, jest też Van der Wiel. Tych panów sobie wystawimy na listę transferową. I teraz złota paczka zawodników premium. No potrzebujemy czegoś mocnego. I napastnik, no jest mocny, Alcacer. Brak mi słów, słuchajcie, Biabani. Jeden zawodnik, z którego może coś tam się wyciągnie więcej. Także tragedia. No i dobra, słuchajcie, teraz otwieramy. Czyli 22,5 tysiąca jestem wam winien za łapki za draft według Mourinho. No dobra, otworzymy te dwie paki, czyli jeszcze 60 tysięcy. Za 60 tysięcy te paki. Zobaczymy, czy
Coś tu będzie ciekawego. SPO. A Jezu, Kaka w takim momencie. Czemu nie Aimot Mkaki 92? No trudno, no trudno tutaj. No, no bez szału, bez szału. No, z tej paczki na pewno nic wielkiego też nie wyciągniemy. No i reszta też Quixel. No dobra, może w ostatniej paczce będzie coś ciekawego, chociaż już naprawdę zaczynam w to wątpić. I spójrzmy. Bank. No, gdyby to był DHA, to jeszcze też bym się uśmiechnął. A jest Reina, Kameni. Nie. Ta paczka również na mnie. Także jak widzicie, niestety, no nie. Wygrać draft to jedno, ale żeby coś z tego draftu jeszcze wyciągnąć, to druga sprawa i aktualnie. No bardzo, bardzo ciężko jest, żeby ten draft się zwrócił. Moi drodzy, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, koniecznie zostawcie kciuka w górę, 500 łapek w górę, to oczywiście jedna paczka za 7,5 tysiąca w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, no i na razie.